Spójrzmy teraz na ćwiczenie pierwsze. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie nierówności kwadratowych, to musicie przede wszystkim na początek umieć rozwiązywać równania kwadratowe. Ponieważ na sam początek, mając do rozwiązania taką nierówność, traktujemy to jako równanie, czyli szukamy pierwiastków równania kwadratowego o takim wzorze 3x kwadrat odjąć 2x odjąć 1 równa się 0. To nie będzie się różniło niczym od rozwiązywania na razie równań kwadratowych. Czyli ja tutaj wykorzystam sobie deltę, a więc zapiszę, że a jest równe 3, b to minus 2, natomiast c wynosi minus 1. Delta to oczywiście b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli deltę obliczmy, b do kwadratu to minus 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy 3 i razy minus 1, czyli mamy 4 dodać 12, zatem delta jest równa 16. Zatem, gdy delta jest większa od 0, to od razu obliczamy sobie pierwiastek z delty, bo to nam się przyda po prostu w dalszych obliczeniach. No i pierwiastek z 16 jest równy 4. Skoro delta jest większa od 0, tak, tutaj spójrzmy, to wiemy, że takie równanie ma dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek obliczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a drugi minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. No i liczymy. Minus b, no to skoro b to minus 2, to jeżeli do minus dwójki dostawimy minus, to dwójka będzie na plusie. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 4, przez 2 razy a, czyli 2 razy 3 to 6. Mamy zatem minus 2 przez 6, czyli po skróceniu przez 2, minus 1 trzecią. Tutaj drugi pierwiastek to będzie 2 plus 4 przez 6. Mamy 6 szóstych, czyli otrzymamy 1. No i teraz, gdy mamy już wyznaczone pierwiastki, to wracamy do naszej nierówności. Czyli w nierówności musimy koniecznie narysować wykres. No i wykres narysujmy sobie gdzieś tutaj z boku. Zaznaczyć miejsca zerowe, czyli zaznaczymy minus 1 trzecią oraz 1. Następnie patrzymy na znak. Ponieważ mamy znak większy bądź równy, to oznacza, że kółeczka będą zamalowane. Gdy mamy znak większy bądź równy, bądź też mniejszy bądź równy, wówczas kółeczka malujemy. No i wiemy już, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, czyli wykres może wyglądać albo tak, albo tak. No i wszystko zależy od tego, ile wynosi a, czyli nasz współczynnik przy x w drugiej potędze. Ponieważ a jest większe od 0, wynosi 3, to wiemy, że ramiona mamy skierowane do góry, czyli wykres naszej funkcji, tak oczywiście no bardzo schematyczny, wygląda w ten sposób. No i teraz, gdy mamy ramiona w ten sposób skierowane do góry, no to zaznaczmy sobie o tutaj znaki, czyli te dwie części znajdują się powyżej osi x-ów, natomiast ta część znajduje się poniżej. Nas interesuje to, co będzie większe bądź równe, czyli ta część oraz ta i możemy zapisać rozwiązanie, że x należy do sumy przedziałów od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej, no i tutaj kółeczko mamy zamalowane, czyli nawias ostry, w sumie od 1 do plus nieskończoności. Gdybyśmy mieli znak mniejszy bądź równy, to wówczas naszym rozwiązaniem byłby przedział taki od minus 1 trzeciej domkniętej do jedynki również domkniętej. No dobra, spójrzmy na podpunkt B. Tu także najpierw potraktujmy to, jakby to było równanie kwadratowe, które wygląda w sposób następujący. No i wypiszmy, że a to będzie 2, b wynosi 1, a c jest równe minus 1. No i z tego wzoru wyznaczymy deltę. 1 do potęgi drugiej to 1, odjąć 4 razy a i razy c, czyli mamy 1, na pewno plus, bo liczba ujemna razy dodatnia razy ujemna da nam wynik dodatni. 4 razy 2 razy 1 to 8, czyli otrzymamy 9. Ponieważ znowu delta nam wyszła większa od 0, mamy
taką sytuację, no to wyznaczymy sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9, no i wynosi on 3. Dodatkowa informacja, którą mamy, że gdy delta jest większa od 0, to mamy dwa pierwiastki, a więc wykorzystamy te dwa wzory. Pierwszy pierwiastek to minus b, czyli minus 1. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 3, przez 2 razy a, czyli 2 razy 2 to 4. Mamy minus 4 przez 4, czyli minus 1. Pierwiastek drugi to minus 1 plus 3 przez 4, czyli minus 1 plus 3 to 2, mamy 2 czwarte, po skróceniu przez 2, 1 drugą i to będą dwa pierwiastki. No i teraz mamy oczywiście nierównanie, a nierówność do rozwiązania, czyli zaznaczamy sobie rozwiązania na osi liczbowej, czyli zaznaczymy minus 1 oraz 1 drugą. Następnie kółeczka, no to patrzymy na znak, znowu mamy mniejszy bądź równy, czyli kółeczka będą zamalowane. No i patrzymy na a. Skoro a wynosi 2, jest większe od 0, to oznacza, że ramiona są skierowane do góry, czyli taki schematyczny wykres możemy sobie narysować. Zaznaczamy odpowiednie części. Nas interesuje to, co będzie mniejsze bądź równe, czyli ta część poniżej osi, no oraz te dwa punkty, które znajdują się na osi, bo mamy mniejsze bądź równe. No dobra, i odczytujemy rozwiązanie, czyli to będzie przedział od minus 1 do 1 drugiej. No i pod punkt C jeszcze spójrzmy, także wypiszmy, że A to będzie minus 1, B wynosi 2, a C 4. Obliczamy deltę, no to skorzystajmy już tutaj ze wzorów. Mamy tak B kwadrat odjąć 4AC, czyli 2 do kwadratu to 4. Odjąć 4 razy minus 1 razy 4, czyli mamy 4, na pewno dodać. 4 razy 1 razy 4 to będzie 16, czyli mamy 20. No to skoro delta jest większa od 0, to wyznaczmy sobie od razu pierwiastek z delty, czyli mamy pierwiastek z 20. Oczywiście 20 można byłoby sobie zapisać, że 20 to 4 razy 5, następnie jako dwa oddzielne pierwiastki, bo to możemy zrobić jak najbardziej w mnożeniu. No i pierwiastek z 4 to 2, 2 razy pierwiastek z 5 to 2 pierwiastki z 5. No i ponieważ delta wyszła większa od 0, wyszła dodatnia, no to mamy dwa pierwiastki, mamy wzory, więc podstawmy. Najpierw minus b, czyli minus 2. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 2 pierwiastki z 5, przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1, to minus 2. No i teraz, żeby sobie skrócić, no to oczywiście w odejmowaniu nie wolno, ale możemy wyłączyć sobie na przykład minus 2 przed nawias. I wówczas minus 2 podzielić przez minus 2 to 1. Liczba ujemna przez ujemną da na pewno wynik dodatni. No i otrzymamy tutaj pierwiastek z 5 przez minus 2. No i teraz tutaj już mamy mnożenie, możemy skrócić, czyli mamy 1 plus pierwiastek z 5. Wykorzystamy teraz ten drugi wzór, czyli zjedźmy troszkę niżej, mamy tak, x2 to minus 2, dodać 2 pierwiastki z 5 przez minus 2. Wyłączymy sobie minus 2 przed nawias, no a w nawiasie będziemy mieli 1, odjąć pierwiastek z 5 przez minus 2. No i tutaj zobaczcie, mamy mnożenie, czyli możemy to sobie skrócić, czyli nasz drugi pierwiastek to 1 odjąć pierwiastek z 5. Jako że mamy nierówność, no to musimy zaznaczyć sobie oba rozwiązania na osi liczbowej. No to oczywiście najpierw, która liczba będzie mniejsza? No na pewno mniejsza będzie ta, bo tutaj od jednego odejmujemy pierwiastek z 5, czyli będziemy tą jedynkę zmniejszali, a tu mamy 1 plus, czyli na pewno ten pierwiastek musi być po stronie lewej, a tu mamy 1, dodać pierwiastek z 5. No dobra, teraz kółeczka. No to tutaj mamy troszkę inną sytuację, bo mamy znak tylko większości, a to oznacza, że kółeczka będą niezamalowane, będą otwarte. Następnie patrzymy na A. No to skoro A jest ujemne, to oznacza, że ramiona paraboli są skierowane do dołu, czyli nasz wykres wygląda w ten sposób.
I teraz to jest część ujemna, to jest część ujemna, a to będzie część dodatnia. Nas interesuje to, co będzie większe od zera, czyli zaznaczamy odpowiedni fragment i możemy zapisać, że rozwiązanie to przedział od 1 odjąć pierwiastek z 5, kółeczko otwarte, czyli nawias okrągły, do 1 plus pierwiastek z 5.